Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o narodowym drzewie Szkocji. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Mowa będzie o sośnie. Owszem, było to narodowe drzewo Szkocji, ale teraz, jak donoszą nasi tajni agenci, którzy mieszkają w Szkocji, zostało wyparte już przez świerk i modrzew. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to nadal najważniejsze drzewo na świecie i najliczniej występujący gatunek w Polsce. Ponad 60% całego drzewostanu stanowi właśnie sosna. Sosna zwyczajna jest gatunkiem dość długowiecznym. Osiąga od 300 do 500 lat, chociaż są znane oczywiście egzemplarze, które mają ponad 700 lat. Ma dosyć szybkie tempo wzrostu. Spośród wszystkich naszych rodzimych gatunków sosna ustępuje tylko modrzewiowi, jeżeli chodzi o tempo wzrostu. Dorasta do 30, nawet do 40 metrów wysokości, rosnąc w dogodnych dla siebie warunkach. Pień wolny od gałęzi jest do 3/4 wysokości całego drzewa. Jest dosyć nieregularna, niekształtna korona. Kora na dole jest taka ciemna, szara, grubsza. U góry jest rudawo-brązowa, cieńsza, lekko się łuszczy. Sosna jest gatunkiem miękkim, lekkim, nawet bardzo miękkim, lekkim i o średniej wytrzymałości. Posiada dosyć szeroką, jasno-żółtą biel i ciemniejszy, taki rudawo-czerwonawy odcień twardzieli. Im ta twardziel ciemniejsza, tym drzewo jest bardziej drewno, przepraszam, jest bardziej wytrzymałe i trwałe. Ma przyjemny, żywiczny zapach. Tej żywicy w sobie też sosna ma sporo. Jeszcze tylko wrócę do jednej rzeczy. System korzeniowy sosny jest najbardziej rozwinięty spośród wszystkich iglastych. Jej główny korzeń palowy może osiągać długość do 3 metrów głębokości. Ma też bardzo ładny, wyraźny rysunek słojów, co zresztą widać. Chyba jedynie modrzew, jak na mój gust, jest ładniejszy, ale sosna jest bardzo ładnie usłojona, chociaż no niestety szpecą ją sęki, które są moim zdaniem jej zakałą. Ale to każde drewno ma jakąś wadę, więc jeżeli chodzi o obróbkę sosny, to podeszłam do mojego brata, który 90% produkcji wykonuje właśnie ze sosny i podpytałam i trakowego, i pracowników, którzy po wstępnej obróbce robią już jakieś elementy z tej sosny i cóż, generalnie stwierdzili, że jest łatwa w obróbce, że jeżeli nie jest zbyt zażywiczona i nie ma zbyt wielu sęków, nie trafi się akurat na taką partię, to jest bardzo przyjemna, jest to miękkie drewno, więc nie ma problemów ani z obróbką skrawaniem, ani z wierceniem, ani z przecinaniem. Suszeniem trzeba uważać, bo ma niewielką tendencję do pękania i do paczenia. Z klejeniem nie ma problemu, z wykończeniem powierzchni. Sosna jest bardzo chłonna, dlatego bardzo dobrze na przykład wpija impregnaty. Gorzej może być z bejcowaniem na przykład i lakierowaniem przez żywicę. Znowu pojawia się żywica. Ale ja chciałam przeczytać jedną rzecz, bo przygotowując ten materiał, przygotowując jakikolwiek gatunek, zawsze sięgam do książki bardzo starej, która jest genialnym językiem napisana. Ale ona zawsze zawiera taką, moim zdaniem, kwintesencję, jeżeli chodzi o gatunki. I pozwólcie, że Wam króciutko, tu jest tylko to napisane, ale przeczytam, co o sośnie tutaj piszą. Dla swej żywicy wytrwałe na wpływ wilgoci. Rdzeń ma silniejszy, lecz mniej żywiczny. Najlepsze jest białe, o drobnych słojach, z gruntu chudego pochodzące. Pod siekierą szczypie się, rżnąc się daje lepiej w poprzek, aniżeli wzdłuż. Gdyż wtedy piła często się zahacza, hebluje się dobrze, klej chwyta łatwo. Tak naprawdę to, co powiedziałam wcześniej, no to tutaj było zawarte, więc jest to bardzo, moim zdaniem, bardzo przyjemny gatunek do obróbki. I tutaj wchodzimy w kwestię zastosowania. Nie wiem sama, do czego sosny można nie zastosować. No, na przykład IKEA prawdopodobnie by nie istniała, gdyby nie drewno sosnowe, ale poza żartami,
płyty, sklejki, płyty pilśniowe, wiórowe, na wszelkiego rodzaju opakowania, przecież skrzynki, palety, na wełnę drzewną, węgiel drzewny, na stolarkę zewnętrzną, wewnętrzną, drewno konstrukcyjne. W szkutnictwie jest też od zawsze stosowana na deskowanie pokładów, bo dzięki ma takie naturalne włoski, które się wykształcają, które powodują, że nie ślizgamy się na powierzchni sosny. No i też bardzo dobrze chłonie, tak jak wcześniej powiedziałam. Jeżeli chodzi o stolarkę wewnętrzną, to my mamy na przykład okna zrobione z sosny i ludzie bardzo często zadają pytanie, a czy można by sosny, bo słyszałem, że sosna jest miękka. Tak naprawdę jest to miękkie drewno, ale bez przesady, kurczę, bo my na przykład mamy, i tutaj znalazłam kawałek deski podłogowej, która nam została, tu akurat jest taki brzydki sęk, ale mamy do góry podłogi zrobione właśnie z drewna sosnowego i powiem Wam, że 7 lat te podłogi już są, lakierowane były do tej pory tylko raz i z racji tego, że te pomieszczenia nie są często używane, no chodzimy tam tak naprawdę, to są sypialnie, chodzimy tam spać, nie ma żadnych znaków tak naprawdę użytkowania tej sosny. Moja bratowa ma podłogę w kuchni, gdzie w kuchni wiadomo ile czasu się spędza, ma chyba 12 lat i do tej pory ją tylko raz była ta podłoga szlifowana i malowana z takich drobnych klepek i też tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Wiadomo, są jakieś tam delikatne wgniecienia, ale nasi chłopcy dali radę powgniatać też jesion, więc to nie do końca chyba trzeba się tak tej sosny bardzo bać. To tylko kwestia tego, żeby chyba ją dobrze zabezpieczyć, czyli wystarczającą odpowiednią ilość lakieru nałożyć i myślę, że ona spokojnie da radę posłużyć nam parę ładnych lat. Jeżeli chodzi o ciekawostki i o zastosowanie sosny, to bardzo szerokie zastosowanie ma w zielarstwie. Całe drzewo tak naprawdę jest wykorzystywane, bo i igliwie, i młode pędy, i żywica. Zresztą pewnie każdy z Was słyszał o olejku sosnowym, który bardzo dobrze inhaluje i bardzo dobrze działa na drogi oddechowe. Z żywicy sosnowej, destylowanej z parą wodną, wytwarzana jest terpentyna, a z pozostałości tego procesu nic innego jak kalafonia. Do czego kalafonia służy, pewnie każdy z Was wie. Ja znalazłam moją starą i przypomniałam sobie, że Jarek na przykład używał jej przy lutowaniu. Ja wcześniej używałam jej do smarowania smyczka. Włosie końskie, które używane jest do produkcji smyczków, jest śliskie i w momencie, kiedy posmarujemy je kalafonią, to włosie staje się jak gdyby bardziej tępe i nie śliska się po metalowych strunach. Dostałam też informację od jednego z naszych użytkowników. Tomek Z napisał na przykład też bardzo ciekawą rzecz, że w dawnych czasach, kiedy lasy były jeszcze we władaniu panów, dziedziców, kobiety chodziły do lasu zbierać chrust. I w momencie, kiedy ten chrust już był cały wyzbierany, w lesie było czysto, szły do tego pana, dziedzica prosić o zgodę na to, żeby mogły strząsnąć czy strząsnąć. Gałęzie, te suche, które były na sośnie. I wtedy miały do tego przygotowane specjalnie takie długie tyczki, którymi strącały te suche gałęzie, co powodowało, że nie było chorych sęków, czyli ta gałąź była stosunkowo szybko strącona, drzewo rosło, zarastało ten sęk, on był wtedy mniejszy, był bliżej środka pnia, i potem już ta dodatkowa warstwa drewna była po prostu wolna od wad. Teraz tego się już nie robi, gałęzie sterczą tak naprawdę, drzewo obrasta wokół tej chorej gałęzi, ona potem sama spada już ze starości i w tym miejscu powstaje brzydki, czarny, chory, wielki z reguły sęk, więc dawniej ludzie mieli naprawdę dużo oleju w głowie i myśleli bardzo rozsądnie. To chyba wszystko, bo i tak się rozgadałam. Powiem Wam tylko jedno, że wczoraj wjeżdżała dużyca do mojego brata, właśnie sosnowa. I wiedząc, że dzisiaj będę nagrywać odcinek o sośni, pomyślałam sobie tylko, że te ogromne kłody drewna prościutkiego musiały rosnąć prawdopodobnie 80-100 lat, zanim je ścięto. I w ciągu jednego czy dwóch dni będą przerobione i będą nam służyć. To jest przykre, że tyle lat trzeba czekać na to, żeby potem tak szybko coś
przetrawić, ale no tak jest, tak już jest poukładane na świecie i wszystkim życzę miłej pracy z drewnem sosnowym. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.